Cześć wszystkim! Znowu po 7, aż ciąg tyranii. Dobra, pogadajmy jeszcze z tym Graysonem. On miał coś jeszcze do powiedzenia. Co wiesz o wieżach w Kamiennym Morzu? Jedna jest w głębi terytorium zwierzców, to niebezpieczne okolice. Lepiej tam na siebie uważać. Druga jest otoczona tymi wyznawcami kamieni, w miejscu otoczonym od ostatecznego upadku Kamiennego Kolosa. Kamiennego Kolosa? Tak, tego ogromnego archonta. Jęcząc i zawodząc przemierzał kraj. Zostawił za sobą zniszczenie okrutne, rozdrażnił zwierzę. Zdaje się, że upadł przy wieży świtania. W mieście są handlarze, którzy powiedzą ci więcej. Wiem, że robili interesy ze zbieraczami z tamtych okolic. Powiedz mi więcej o półwrotach. Niech pomyślę, dawniej nazywały się wrotami równin, aż przyszwędał się tu kopiec, a stanowicielka Kalio rzuciła na niego edykt kamienia i przy okazji zgładziła tysiące ludzi. Ale bez ofiar nie wygrywa się wojen, przynajmniej tak nam mówią. A nawet później nawiedzały nas potężne trzęsienia ziemi. Wiele osób zginęło i straciło dobytek, ale edykt dotknął inne tereny jeszcze bardziej. Można powiedzieć, że byliśmy wokół cyklonu. Trzęsienia ziemi? Dzisiejsza młodzież. Jak na twoich oczach w ciągu 20 sekund zniknie 10 lat szkiców ornitologicznych, to pogadamy o powolnych, leniwych wstrząsach. O nie, drogi się przesuwają i teraz moja mapa jest do niczego. Właściwie to brzmi dosyć okropnie. Tak. Bez względu na sytuację trzeba zachować optymizm, bo mogło być o wiele gorzej. Zawsze może być gorzej, stanowicielu. No, dobre podejście, Grayson. Dobre podejście. Powiedz mi, co wiesz o kopcu. A co tu mówić, poza tym, że zrujnował nam życie? Trafią nas trzęsienia ziemi i straciliśmy przez niego wielu przyjaciół. Po dokonaniu zniszczeń tutaj ruszył do Kamiennego Morza i tam dotąd spoczywa. Jego ciało obróciło się w kamień i jest w nim uwięziony, powiadają. To wywołuje wstrząs, jego przedśmiertne drgawki rozrywają naszą ziemię. Ci przeklęci zgardzeni nie dają mu umrzeć, więc musimy przez to cierpieć. Wiesz, gdzie znajduje się ciało kopca? Podobno w miejscu zwanym Wyjącą Skałą. Okej. Ale nie jestem poszukiwaczem przygód. Całe życie spędziłem tu w mieście, więc nie mam pojęcia, jak szukać do niego drogi. Mogę ci tylko poradzić, żebyś pytał w mieście. Ktoś na pewno wie więcej ode mnie. Jak przejście kopca wpłynęło na mieszkańców tego miasteczka? Tutejsi dołączają do drużyn poszukiwaczy przygód i wyruszają do Kamiennego Morza szukać artefaktów i innych skarbów. Problem w tym, że roi się tam od niebezpieczeństwa, ci poszukiwacze przy każdym wyjściu z osady ryzykują życie. Czy mogę w jakiś sposób pomóc tym poszukiwaczom? Owszem, możesz pomóc, stanowicielu. Kilka dni temu wyruszyła w teren grupa zbieraczy i dotąd nie wróciła. Im dłużej ich nie ma, tym bardziej jestem przekonany, że nie wrócą. Okej, poszukam zaginionej grupy zbieraczy. To wspaniała nowina, stanowicielu, dziękuję. Byli w drodze do Kamiennego Dnia, ale nikt nie wie, czy chociaż dotarli na miejsce. Okej. Co robisz, Karłatny Chór? Niewiele, bo ich zabiłeś. Co do reszty Kamiennego Morza, mogę ci tylko powiedzieć, że po przybyciu obiecali nam pomoc ze zwierzcami i rozpowiadali wszystkim, że załatwią sprawę z trzęsień ziemi. Nie wiem, czy mówili prawdę, czy nie, ale wiem, że oblegli tę krainę i zajęli w imieniu Archonta tajemnic. A jeśli zrobią porządek z tymi dzikimi bestiami, udzielę im wszelkie pomocy, jakie będę chciał. Okej, widziałeś w okolicy zgardzonych? Nie widziałem żadnego osobiście, ale słyszałem, że rozbili obóz przy ciele kopca w Wyjącej Skale. Nikt ich nie chce w pobliżu, wszyscy winią ich za trwające trzęsienia ziemi. No, nie dziwię się. Tylko wpis Centrum Władzy. Okej. I dostaliśmy nową misję. Udaj się do Kamiennego Dna. A nie dziwię się, że ludzie nie lubią zgardzonych. Sam się dziwię, że przedłużają te trzęsienia ziemi. Więc to jest jedna z rzeczy, którą również chciałbym się zająć. Co wiesz o okolicznych wieżach? Zakładam, że miałeś do czynienia z podróżnikami, którzy wracali z tamtych stron. O samych wieżach wiem niewiele. Zawsze górowałem nad okolicą, nie robiąc nic poza rzucaniem cienia. Jednak od czasu do czasu natrafiałem na ciekawe przedmioty pochodzące z tamtych okolic. Ostatniego dnia sędziów jakiś jegomość sprzedał mi wykonaną węglem odbitkę sporządzoną we wnętrzu jednej z wież. Przynajmniej tak twierdził. Nie widziałem go od tamtej pory, mówi, że wybiera się do Kamiennego Dna. Nie mogę zatem go o nią wypytać, ale może warto rzucić na nią okiem. Okej. Zobaczmy.
Buty hordy. Tak, to jest lekki skóra, więc nam na tym nie zależy. Lekkie kajdany. Kontrola siły plus 10 me. Co to jest? Uziemienie. Pancerz plus 10 elektryczność. Co lepsze dla ciebie? Nie. Za tym nic chyba ciekawego nie ma. Dziwny odrys wykonany węglem. Tak, myślę, że go weźmiemy. Może się nam przydać. Pomniejszy sigil bez wolniającej siły. Ten zwój zawiera magiczny akcent, który dodaje do zaklęcia niewielki efekt przerwania. Okej, nie jest drogi, więc weźmy. Oraz sigil uwiądu rdzeń. Weźmy również. Nie, aż przydadzą się takie rzeczy. No i dobra, mam trochę mało pieniążków. Więc może sprzedajmy troszkę krapu. Sprzedać kupcowi na składniki. Może zostawmy to, skoro da się to rozkładać na składniki. Dobra, to mogę sprzedać. Co jeszcze mogę sprzedać? Wszystko, co mi się powtarza, na pewno mógłbym sprzedać. Łuki myśliwskie, te słabe również. Te słabsze bronie również. Okej. No i jeszcze zarobimy na tym. Dobra, spoko. Pergamin zawiera ciśnięty węglem kształt runy. Niestety niekompletny. Zakrzywione linie są nietypowe i nie przypominają żadnych znanych ci sigili. Konieczne będzie odnalezienie całego kształtu runy, nim będziesz w stanie odgadnąć jej znaczenie. Okej? A w międzyczasie nauczmy się obezwładniającej siły oraz sigilu wiądu. No i dobra, to obezwładniająca siła jest tutaj, wiedza plus 25. Możemy to zobaczyć na czymś. Przerwanie średnie, 2 sekundy, a potem będzie silne. Ok, jak inne zaklęcia mają przerwanie? Tak. W ogóle, to na przykład w ogóle nie ma przerwania, więc doda słabe na 1 sekundę. To również nie ma przerwania, tak, tylko strząsający pocisk ma przerwanie. Ok. Zobaczmy również ten sigil wiądu. Co możemy zrobić? Zagniskowanie. Moc minus 3, żywotność minus 3. Możemy zrobić skierowanej mocy. Osłabienie oraz uciszenie. Uciszenie brzmi spoko, ale nie na tyle spoko, żeby marnować na to miejsce na zaklęcie, ponieważ to jest mocno sytuacyjne. Chociaż osłabienie na 87 sekund, moc minus 5, brzmi ciekawie. Pancerz minus 1, stanowczość minus 1. Okay, można to wzmocnić? Można, ale niedużo. Emituje wróg przez 30 sekund. Słabe. Pancerz minus 1? To bardzo mała różnica. Bardzo mała. Okej, okay, więc ten sigil wiądu jest średnio przydatny. Ten sigil terasowca już bardziej się przydaje. Kontrola cmentarnego blasku. To jest kontrola uwiądu. Okej. Okay. Zobaczę jeszcze, na czym bazuje kontrola uwiądu. Kontrola uwiądu na stanowczości i na zmyślności, więc mamy całkiem jej sporo. Okej. Okay. A tak, dobra, pomyliłem się wcześniej kontrolę uwiądu z kontrolą cmentarnego blasku, bo myślałem, że tak, że te zaklęcia bazują na kontroli uwiądu. A nie, one bazują na kontroli cmentarnego blasku, której mam niezbyt dużo. Okej, okay, ale dobra. Wejdźmy jeszcze do tego domku. I... nie mamy tu nic ciekawego.
Sztabki żelaza i zwój. Spoko. Stół podparty z kilkoma lichymi deskami. Dziwne, że wciąż stoi mimo wstrząsu w tej okolicy. Okej, dobra. No to zwijamy się. I będę chyba chciał podskillować tą kontrolę cmentarnego blasku. Ponieważ to całkiem spoko jest to zaklęcie. Więc teraz będę starał się rzucać to jako pierwsze podczas walki. Okej, czy tutaj możemy przejść? Żeby dostać się do kamiennego dna? Zobaczmy. Może tutaj będzie jeszcze jakieś wyjście? Nie. Okej, spoko. Możemy tędy przejść, no to ruszamy w drogę do kamiennego dna. No i jesteśmy. Wygląda na całkiem sporą lokację. I całkiem ładną, muszę przyznać. Jak to chyba jest? Ta lokacja, która pokazuje się również na ekranach ładowania. Jak jest pełno urwisk i tych kryształów. No i są chórzyści. Więc do roboty. Okej. Spoko, jest tutaj jedna grupa. W razie nas atakuje. Teraz podejdzie również druga. Wróćmy odnowienie. Ma duże ochłonięcie. Jak oni podejdą, to rzucę te uskoki. Ale najpierw kontrola cmentarnego blasku. Okej. Dobra, lantry rzucił. Teraz celność na barika. Okej. Świetnie, krwotok. Teraz mroźny kolec. Okej. Teraz możemy oszołomić tego gościa, żeby się za bardzo nie... Wow! Wow, zobaczcie! Nieźle ich poharatował ten przeskok. Okej, Janusz traśnięcie trafia, 48 zimno. Janusz tracz trafienie krytyczne, 53 zimno. No, świetnie. Świetnie to działa. Podoba mi się. I to nie zwiększa chyba w ogóle czasu ochłonięcia. A więc będziemy mogli całkiem niezłe obrażenia obszarowe tym robić. Okej. Puf. Dobra, to idźmy od razu na tych. Dopóki jeszcze buffy mamy. Okej. Dobra, zacznijmy może podejść tu bliżej. Nie to chciałem. Tak, świetnie. Okej, zamrożenie. No i ukierunkowaną siłę. Będę marnował wybuchu. Okej. Coś jeszcze mam? Nie za bardzo, dobra, to po prostu atakuj go. Okej, to możesz jeszcze mroźnego uścisku użyć. Dobra, możesz go w sumie spetryfikować, ale nie zdążysz. No i dobra. To już mamy lepszą zbroję. Ten wykwitny kryształ pojawił się w Kamiennym Morzu niedługo po tym, jak w krainę przeorał edykt Hegemona. Nie wiadomo, czy są produktem bocznej magii Hegemona, czy wynikiem eksperymentów kopca prowadzonych w czasie wojny. Okej, dobrze wiedzieć, że nie wiadomo. Jakkolwiek tajemnicze, wyglądają bardzo ładnie. Możemy coś tu zrobić z nim. Wyjmij kryształ. Delikatnie pociągnij za kryształ, wkładając w to akurat tyle siły, by go bezpiecznie wyjąć. Lazurolit. Coś dostaliśmy? Może dodał nam się do ekwipunku.
O 2 mek lazurolitu. Jest w stanie pomieścić znaczną ilość magicznej energii. Okej, okay. Cokolwiek to oznacza. Dobra, idziemy dalej. O, więcej chórzystów, fajnie. Co ty do licha kombinujesz, szefie? Dlaczego zabiłeś tych chórzystów przed nami? Nosi broń swoją stronę czerwoną na twarzy. Nie próbuj zaprzeczać. Moja luba Krosta wszystko widziała. Skrócę cię o głowę ku chwale grobowego Asza, fajnie. Dobra, zróbmy tak. Ja Chromolem, to stanowiciel zgardzonych. Furie do broni, niech to szlak pomocy. To było żałosne widowisko. Powinniśmy skrócić cierpienia tych przerażonych, tego przerażonego gryzonia. Dobra, świetnie. Okej. Okay. Dobra, podchodzą tutaj. Czekaj, aż troszkę się skupił bardziej. Tutaj rzucimy odnowienie. Okej. Okay. Okej, okay, rzućmy tutaj to powalenie. Okej, okay, zajmijmy się tym, bo on próbuje podejść tutaj. Dotyk tytana na zwrotkę. Okej, okay, lodowa ziemia zaraz pójdzie. Okej. Okay. Co ty możesz zrobić? Możesz rzucić się na tą szkarłatną furię. Te dwie potem ewentualnie stantuje. Barik. Dobra, podejdźmy tutaj. Użyjmy może tego wzmocnionego chaosu. Chociaż możemy najpierw rzucić na nie zamrożenie. Okej. Okay. Teraz wybuch. Ty możesz oszołomić ją, żeby za bardzo cię nie napryła. Okej, okay, coś mu się wbiło. Tak, ma krwotok. Okej. Okay. Co możemy rzucić na jego tarczę? Tak, ten wybuch świetnie zadziałał. Musimy się tym... Okej, okay, ona jest uśpiona. Więc... Okej, tu możesz się uleczyć. Jak wstanie... Chociaż nie, to uśpienie długo potrwa. Okej, dobra. Nie zauważyłem, ten łucznik atakuje Lantriego. Okej, spróbujmy go spetryfikować. Okej, dobra. Ona jest uśpiona, zajmie się tym najpierw. O, nie jest uśpiona jednak. Okej, dobra, to ty ją stamtuj. Okej, prowokacja, świetnie. I... zajmijmy się nią szybko. Krwotok. Zamrożenie. Kula ognia. Co ty zrodka robisz, co? Zajmij się może tym gościem. Okej. Okay. Rzuć tu tarczę na Lantrygo. Przyda mu się. Łyknij sobie jedną miksturkę, fajnie. Okej. Okay. Zajmij się nią szybko. No fajnie. Ci kumple sami użyli zdrawiającego dotyku. Świetnie to zadziałało. Okej, okay, dobra, spróbujmy ją jeszcze przestraszyć. Świetnie. No i dobra. Lantry oberwał dwie rany. No i zobacz, mamy tu jakąś linę. Zaraz się temu przyjrzymy. Okej, okay, sporo zwierzców tu padło, ciekawe. Co my tu mamy? Płamany spiżowy miecz. Nam się zbytnio nie przyda. Okej,
Okej, okay, rękawice szkarłatnej furii pewnie też już mamy lepsze. Tak. Mikstura leczenia. Pewnie pułapka będzie. Tak. Sporo ciał zwierzców, ciekawe. Kto ich pozabiją? Okej, okay, czy to będzie lepsze? Buty hordy. Buty szkarłatnej furii. Nie, nie będzie lepsze. Oraz ciężki skir spiżowy. Więcej złomu. Oraz spróbujmy wejść na górę. Coś tam jest ciekawego. Okej, okay. Być po ścianie urwiska. I co tu mamy? Po prostu zwłoki. O, schemat gorliwość. Schemat zawiera instrukcję do wykucia sztyletu zwanego gorliwością. I żelazny pręt. Ta. To co to jest? Łyk zrozumienia. Dobra. Fajnie, ten gorliwość ciekawe, czy to jest artefakt. Dobra, schodzimy. No, lokacja jest całkiem spora. I'd say that's worth a second glance. Tak, zdecydowanie. Sorry, I can't. Janusz, zbadaj to. Okej, mikstura ożywienia. Ktoś tu u nas trzyma? No, dobra, złap to. Sigil iluzji, rdzeń. Dobra, to już mamy ożywienie po pokonaniu. Okej. Dobra, mógłbym paru osobom dać ten grzybek. Żołnierz po ciężkim położeniu wykorzystuje mikstura ożywienia do odcenia nieprzytomnych towarzyszy. Tak, ty masz parę tego. Że Barik również ma parę. Gdzie jest ten żywa śmierć? Ty to weź. Tak, mam teraz dodatkowe miejsca. Z tej specjalnej zdolności, której wziąłem. No i dobra, wiedzmy, że spoko jest na razie. Okej. Schodzimy dalej. Okej, ktoś tu leży jeszcze. A tam jest więcej chórzystów. Spiżowy miecz skrzepy. Plus celność, ale mniejsze obrażenia, więc mech. To jest wpis w dzienniku mędrca. Dzień 36. Moja podróż do wieży świtania w wybijającej skale trwa. Niestety trasa na wyznaczonej na map... Trasa zaznaczona na mapie, którą dysponuję, prowadzi prosto przez legowisko zwierzców. Z pewnością jednak zdołam znaleźć drogę naokoło. Te bestie są ostatnią przeszkodą między mną a wieżą. Nie mogę pozwolić, by cokolwiek mnie zatrzymało. Okej, okay, chyba jednak coś cię zatrzymało. Nie widzę, żebyś się dalej ruszał, więc ten, no. Okej. Okay. Dostępne wodospady takie jak ten są w kamiennym morzu rzadkością i cennym bogactwem naturalnym. Woda spływająca w głębiny tworzy jeden z głównych dolnych strumieni dostarczających życiodajną ciecz rozproszonej ludności regionu. Okej. Wygląda bardzo ładnie. Co ładna miejscówka, muszę przyznać. Zrobienie pikniku. Zjedzenie sobie paru parówek ze zwierzców. Potem mały sport w zabijaniu chórzystów. Okej, okay, co my tu mamy? Możemy odblokować ten głaz. Co to powinno? Tak, odblokuje nam tutaj jedne zwłoki. Ciekawe, czy to dostarczy wody jakimś innym regionom w Kamiennym Morzu. Czy tutaj mieliśmy przejście? Chyba tak.
więc ewentualnie się jeszcze tam wrócimy. Okej. Mamy na styl wystarczająco atletyki, żeby przesunąć ten głaz. Ciekawe, czy komuś pomogliśmy w ten sposób. Pewno sobie pomogliśmy. Tylko agat. Myślałem, że coś ciekawego to będzie. Dobra, idziemy dalej. Co tu jest? Tu watch promyk. Pułapka. Fajnie. Janusz, zajmij się nią. Nie jestem pewien, czy jak rozbrajamy pułapki, czy to wszystkim daje do przebiegłość całej drużynie, czy tylko rozbrajającemu, ale wolę jednak Januszem to robić na wszelki wypadek. Co tu mamy? Odryt z węglem. Fragment nieznanego symbolu jest niewyraźny, niekompletny, więc nie sposób odgadnąć pełen wzór. Wieża Jutrzenki. Dajesz odcisk do istniejącego obrysu, odsłaniając kolejny fragment tajemniczej runy. Chociaż kształt jest teraz znacznie wyraźniejszy, wciąż jeszcze jest niekompletny. Okej, ciekawe, że znajdujemy te obrysy poza samą wieżą. Ja w takim razie domyślam się, że się przydadzą. Okej, to budowlę zburzył trzęsienia ziemi, a następnie rozgrabili ją szabrownicy. Okej. Ciekawe mnie, czy tutaj było przejście. Pewnie było. Dobra. Wyjmijmy ten lazurolit. I cofnijmy się jeszcze tam. Zbadajmy tamtą część mapy. Okej. No i dobra, korzyści. Dokładnie, mamy towarzystwo. Okej, odsuń się trochę. Dobra, na dobry początek ich wszystkich przewrócimy. Przesuń się. Okej. Odnowienie. Ziemią fajnie. Możesz tu podejść bliżej, chyba nie możesz. Okej, dobra. Więc będziesz musiał tak użyć wybuchu. Okej, też rzuć celność na Barika. Świetnie. Teraz... tak. Teraz zamrożenie. Ty wykończ tego gościa. Okej. Dobra. Teraz coś takiego. Dobra, teraz ogniste. Tak, przy ilości obrażeń obszarowych, które teraz dysponujemy Januszem Traczem, to właśnie walki są bardzo łatwe. Okej. Nie wyciszyłem telefonu. Okej. Puf. Okej, świetnie. Jest jeszcze kula ognia. I będzie po sprawie. Puf. O! Przyszła kula ognia mistrza Janusza. Może to sobie wpisać w CV. Znaczy mogłaby, gdyby chwilę później zwrotka jej nie dobiła. Okej, kolejny kawałek lazurolitu. Nie wiem po co mi one, ale... Na pewno się do czegoś przydadzą. Jakiś tu zwierzec jest. Okej. Dobra, idziemy dalej. Chociaż tutaj jest chyba ślepy zaułek. Tak, skórzany pancerz, tak, mam już taki. No dobra, no to wracamy się.
Znowu po linach. I tutaj. Dobra, ale przeskoczymy sobie przez tą przepaść w następnym odcinku. Ponadto niewiele wiem, co się dalej wydarzy. Jesteśmy już chyba bliżej końca. Okej, blokowaliśmy sobie drogę do Wieży Świtania, więc domyślam się, że niedługo będziemy chcieli tam zajść. Ponadto mamy dalej misję, żeby wyczyścić tutaj Szkarłatny Chór w Kamiennym Dnie, więc to zrobimy. I zobaczymy, co się dalej wydarzy. Więc tak, zobaczymy, co się będzie działo. Póki co dziękuję jednak wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!